Proszę Państwa, Federacja Rosyjska podpisała umowę ze Światową Organizacją Handlu w czasie polskiej prezydencji i myślę, że to jest taka zadziwiająca i bardzo piękna symbolika, gdzie Polska występuje w roli gospodarza i wprowadzającego, a wejście Rosji do Światowej Organizacji Handlu zobowiązuje Federację Rosyjską do przestrzegania reguł, które są przyjęte w światowym handlu i niewątpliwie to zarówno dla handlu światowego, jak i dla Polski będzie korzystne, bo do tej pory takie przypadki typu na przykład restrykcyjne działanie na przykład pozataryfowych mechanizmów typu tam środki fitosanitarne czy inne, nie będzie do zastosowania w taki sposób, jak to się działo dotychczas. Będzie to wymagało przestrzegania tych reguł, które w Światowej Organizacji Handlu są przyjęte. I z punktu widzenia handlu światowego, z punktu widzenia funkcjonowania Światowej Organizacji Handlu jest to na pewno bardzo ważny moment. Natomiast jeżeli mówimy o tej równowadze globalnej, równowadze handlowej, to trzeba przyjąć i zwrócić uwagę na znaczenie kursów walutowych. Na ostatnim spotkaniu G20 mówiono na ten temat o potrzebie uzupełnienia tych mechanizmów, bo Światowa Organizacja Handlu nie ma w tym zakresie kompetencji. Nie może prowadzić do tego, żeby były uczciwe reguły gry, jeżeli chodzi o kursy walutowe, a to, jak się okazuje, w handlu światowym ma spore znaczenie, o czym przekonali się zresztą Amerykanie, bo wejście Chin do Światowej Organizacji Handlu ponad 10 lat temu doprowadziło do sytuacji takiej, że w wielu postępowaniach Chińczycy zaczynali skarżyć Stany Zjednoczone o wprowadzanie restrykcji w wolnym handlu. I to było związane w dużej części właśnie z tymi mechanizmami, które wiążą się z funkcjonowaniem rynków walutowych. A więc tutaj bardzo ważne jest, żebyśmy patrzyli na ten element jako ważny, istotny czynnik poprawy reguł gry, natomiast brali też pod uwagę znaczenie tych mechanizmów, które się wiążą z rynkami walutowymi. Akurat w naszym przypadku ten elastyczny kurs walutowy sprzyja naszej gospodarce, bo działa w sposób amortyzujący. Kiedy są zawirowania i wzrost niepewności, złoty się osłabia i przez to poprawia nasze warunki handlowe, a więc przez to poprawia się też nasza równowaga w handlu międzynarodowym. Natomiast na rynku rosyjskim to jest bardzo duży rynek, na który powinniśmy znacznie więcej eksportować, bo na razie mamy tam duży deficyt związany przede wszystkim z importem ropy i gazu.